Cześć, widzowie, witam was bardzo, bardzo serdecznie w Untitled Ghost Game na moim kanale z zadań dodatkowych. Mój drodzy, stwierdziłem, że te zadanie, czyli zerwij 5 kwiatków w koszyku przy studni, będziemy je robić na samym końcu, ponieważ to jest chyba najtrudniejsze zadanie. Ja nie mam pojęcia, gdzie się znajdują te kwiaty, no ale dobra, zobaczymy, mój drodzy, czy mi się to uda. I tutaj jest druga strona zadań. Zatrzaśnij chłopca w garażu i to możemy zrobić, bo na przykład ja wiem, jak to zrobić, nie? Trzeba nastraszyć tego chłopca zapewne i zamknąć go tam w garażu po prostu. O Jezu, no i on źle biegnie totalnie. Biegnij tam. Na dół najlepiej, no. Kurde, teraz dobrze. Dobrze biegnie, musimy go zatrzasnąć w garażu. Trochę mi przykro go jest, no ale... No, do garażu już. Ło, pięknie. Ło, zatrzaśnę się z nim. Zobaczymy, co się stanie. Co jest? Co ja mu tam zabrałem? Aha, samolocika mu wziąłem. Zatrzaśnij chłopca w garażu. Wow, on chce swojego samolocika. Kurde, no ja muszę wyjść. Ale zobaczymy, co będzie następnie. Złap przedmiot w locie nad płotem. I to mam pomysł, jak to wykonać, bo to jest chyba w kolejności zadań, gdzie tak naprawdę, mój drodzy, jakby mamy się udać do jakiegoś miejsca. To jest chyba w kolejności, tak mi się przynajmniej wydaje. Więc spróbujemy, uwaga, zobaczyć to. Więc, bo to chyba w takim razie jest w następnym zadaniu. W sensie w następnej mapie. W następnym świecie jest to zadanie do wykonania. Złap przedmiot w locie nad płotem. Czyli idziemy sobie tutaj do dziedzińca, ponieważ tak się nazywa ten świat. I mój drodzy, zobaczymy, czy uda mi się złapać przedmiot w locie nad płotem tak naprawdę. Mi się wydaje, że mi się uda. Mamy na przykład, powiedzmy... Kurde, tylko to trzeba iść, wiecie gdzie? To trzeba iść tutaj. Do tego świata. I tu na przykład trzeba złapać, powiedzmy, pędzel, nie? To będzie ciężkie dosyć, ale powiedzmy, że pędzel. Pędzel nam wystarczy. Proszę złapać pędzla. Bo pędzel jest tutaj jej, więc mam nadzieję, że on właśnie tutaj zauważy. A następne zadanie potem jest spraw, abyś został wyrzucony przez ogrodzenie. To może być ciężkie, bo nie wiem jak. No. Rzuć. Złapałem! Patrzcie! Złap przedmiot w locie nad płotem. Pięknie, idealnie to złapałem. Więc, mój drodzy, spraw, abyś został wyrzucony przez ogrodzenie. Nie wiem. Ubierz po piersie w rzeczy znalezione poza dziedzińcem. Uuu, to będzie ciężkie. Spróbujemy te zadanie dzisiaj wykonać. Nie wiem, czy nam się uda. Spróbuj jakby ubrać po piersie w rzeczy znalezione poza dziedzińcem. Mi się wydaje, że już powinienem się zabrać do pracy. No i my się, mój drodzy, najpierw okulary, powiedzmy, że najpierw okulary, mój drodzy, więc okulary piękne wybierzemy sobie, bo akurat tutaj jest sklepik, więc mamy okulary, mój drodzy. Albo nie, najpierw nie okulary, najpierw, słuchajcie, spróbujmy zrobić, no nie wiem, co my możemy zrobić, na przykład. Mi się wydaje, że słuchajcie, bo tutaj jest takie zadanie, zbierz 5 kwiatków i mi się wydaje, bo tak, mamy tyle światów, jest ogród, sklep, czyli główna ulica, dziedziniec i pub, ale mi się wydaje, że każdy jakby kwiat ma, każdy kwiat jest na innym świecie, więc słuchajcie, zobaczymy, zobaczymy. A, no tak, tutaj mamy kwiata, kurde, dlaczego ja myślałem, że to nie jest kwiat? Ale dobra. W rzeczy znalezione poza dziecińcem, mam pomysł. Czapka będzie, na przykład tego ogrodnika będzie czapka. Ogrodniku, mam twoją różę. W sensie tulipan. No, posadź. To ja od razu ukradnę mu czapkę, słuchajcie. No i naokoło musi, żeby nie deptać w ziemię. Dobra. Niech będzie. No i co? Goni mnie? Goni mnie, kurde. Będzie ciężko. Nie, nie. Kurde.
Musimy ją najpierw do jakiejś rzeki chyba wsadzić. Tak mi się wydaje. Kurczę, on złapał swoją czapkę, a ja muszę to po piersie ubrać. I potem może zajmiemy się tymi kwiatami jednak, widzowie. Najpierw chciałbym się zająć tym popiersiem. Go! A potem zajmiemy się może tymi kwiatami. No kurde, ogród jest zamknięty! Fuck! On musi mi najpierw ten ogród jakoś otworzyć. Więc my sobie gęgamy tutaj. No musi mi najpierw jakoś ten ogród otworzyć, abym ja mógł to wszystko zrobić. No kurde. Dobra. No okej, ogrodnik zmógł przy okazji zadanie. Ale nie o to mi chodzi, bo te zadania mamy już wszystkie wykonane. My musimy teraz tylko i wyłącznie wykonać te dodatkowe zadania. Więc co? Dzięki za otwarcie ogrodu. No kurde, nie pchaj mi się pod nogi. Ty dziadzie. Dobra. Bierzemy w takim razie tego tulipana. Proszę bardzo, od razu tutaj mu postawię. O Jezu, jak to ciężkie będzie na pewno. Wiem, że to prawda nie musi być, to prawdopodobnie czapka ogrodnika, ale tak chyba będzie po prostu najlepiej. Może tu się schowam? Ty, ja tu się mogę schować chyba. Ty, on tu wejdzie! No kurde, te krzaki głupie. Dobra. Nie, nie dogonisz mnie. Dobrze, mamy to. Znowu zmógł. No dobra, mamy to, widzowie. Ukradliśmy jego czapkę, on teraz założy pewno kapelusz przeciwsłoneczny i wykonamy zadanie, które mieliśmy już wykonane, co prawda. A, możemy jeszcze tą drogą przejść. Dobra, tą drogą będzie zdecydowanie szybciej na pewno. Czy tu będzie jakiś kwiatek? Mam nadzieję. Tu powinien być chyba jakiś kwiat, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo coś tutaj było. A co jakbym tą czapkę do studni wrzucił? Nie, no lepiej nie próbować takich rzeczy. Wy też nie próbujcie w domu tego robić, żeby do obce tutaj czapki do wrzucać do studni. Znowu dzwony zaczęły bić. No, założył już kapelusz przeciwsłoneczny, ale ja zdążyłem mu uciec z czapeczką i mi drodzy, to na pewno damy sobie. Mam nadzieję, że ten gość nie wyrzuci to przez ogrodzenia. W sumie, co za problem. Ty, on szuka tej czapki, dobra. Ale po co? Czy on chce to... Dobra, nieważne. Witam panią serdecznie, tutaj daję czapkę. Więc mamy pierwszą rzecz, znalezioną poza dziedzińcem. Została mi jeszcze ta fajka i okulary chyba, tak mi się wydaje. Poza dziedzińcem. I gdzie ja mam to znaleźć, tylko nie wiem. Dobra, musimy tą szufladę odciąć. Założy to? No załóż to na popiersie. Pięknie. Mamy to. Idzie naprawić tą w ogóle szufladę. Co jest? To no naprawdę takie rzeczy. Jeżeli chodzi o okulary, tu nie będzie kłopotów w ogóle. Widzowie, ale to trochę jest czasochłonna i cierpliwa misja, naprawdę. Tutaj mega dużo rzeczy się dzieje. O, tak więc. Zobaczymy. Okularki są tam. Tylko tą fajkę. Czy gdzieś my znajdziemy? A, był coś tam. Było tam coś, słuchajcie, tego nie wiem gdzie dokładnie. Nie chcę tych. Chcę takie. O, takie wyluzowane. A, ona mnie w ogóle nie widziała. Oj. Tu się zrobiło nieciekawie bardzo. Co tam sięga? Ty, mam pomysł, jak tu ją, słuchajcie, zwabić, że jakby weźmiemy coś z jej sklepu, na przykład to,
Zwabimy ją, po prostu zamkniemy ją ponownie w garażu, nie? No nie! Kurde, nie! Ze mną się zamknęło, tak! Ja też się zamknąłem, dobra. No. Tutaj masz. Wejdź po to tam. No pięknie. Dobra, mamy okularki. Te okularki będą nam, słuchajcie, bardzo potrzebne. A ta niech tam sobie siedzi. Wyjdzie tymi drzwiami. No, zaczęła się nic sklepikarza w garażu i tak ukończyłem. No dobra, a co jest tam? Czy tam coś jest? No niestety nie, tam są tylko i wyłącznie krzaki. O, on już chyba wyszedł tam. Nawet mamy, słuchajcie, te okularki, o których wspominałem właśnie. Nie wiem jeszcze, jaki ten odcinek będzie miał tytuł. Na serio. No i po co ci te okulary? Nie są twoje ani jej. Dobra, może on myśli, że to są jej. Nie wiem, ale dobra, mamy okularki. I mój drodzy, jeżeli chodzi o ten smoczek, ja chyba taki gdzieś widziałem. Bo ja właśnie widziałem smoczek gdzieś. I nie wiem, czy na niego można to dać. On był śmiesznie wyglądał w ogóle z tym smoczkiem. Czy smoczek był może tutaj? Gdzieś? Właśnie nie wiem, czy tutaj był ten smoczek. Wejdźmy sobie tutaj, do tego domu. Dobra, możemy tymi skrzydłami ruszać. Okej. Okay. Czy o, tu jeszcze jest jakaś brama. Dobra, otwórzmy. Może smoczek był tutaj, może gdzieś. Zobaczymy. Ej, ja nie wiem, gdzie on tam był. Dosłownie. Może jeszcze tam dalej? Nie, no, nie wiem. Jakby się wracam, widzowie, bo tutaj nie ma z takimi rzeczami co kombinować w ogóle. Naprawdę. Nie mam zielonego pojęcia, czy jest coś jeszcze oprócz smoczka, co możemy na niego dać. Nie wiem, totalnie. A, tam jest smoczek, dobra. Już, słuchajcie, go widzę. Tutaj jest. Obok tej butelki. To mi nie będzie potrzebne, tylko ten smoczek mnie najbardziej interesuje. I może teraz, gdzie mamy się wrócić? Kurde. Czyli musimy teraz chyba się wrócić, prawdopodobnie z tym smoczkiem. Tam. Tak mi się wydaje. No tam jest ten dziedziniec po prawej stronie. Więc tak musimy się do niego wrócić. O Jezu. No dobra. Spróbujemy. Ale dobra, to będzie tutaj, bo tutaj jest, słuchajcie, ta brama. Pięknie, mamy to. Super. No i tutaj po prostu wchodzimy tu. Chyba tutaj, tak? To była ta droga. No i moi drodzy, jak widzicie, mamy to. Jako ta gęś. Właśnie tutaj. I słuchajcie, mamy smoczek. Po co ci ten smoczek? Czy chcesz go sobie założyć? No. Nie oddam ci. Nawet jeżeli masz to wyrzucać przez ogrodzenie, to nie oddam. Dobra, zobaczymy, czy teraz to zaliczy nam. Jak po prostu... O, jak to dziwnie wygląda. Ciekawe. Ciekawe, czy naprawdę ten smoczek będzie działać. No, ona to już radę po prostu tam postawiła, nie naprawiła jej. A już myślałem, że naprawi. Spraw, abyś został wyrzucony przez ogrodzenie. Totalnie nie mam pojęcia, jak to zrobić. Czy gdybym udał tu rzeźbę? Nie. Nie wiem, totalnie. Okej. Okay. Pomóż kobiecie ukryć powie. I pobierz... W sensie ubierz piersie rzeczy znalezione poza dziedzińcem. Pięknie. No i dobra. Tutaj strzelbór. Chyba wiem, jak to zrobić. Chociaż... Nie wiem. Przepłyń zabawkową łódkę pod mostem. Okej. Okej. Okay. O, wystąp w papie zawiązanej na szyi wstążce.
Więc słuchajcie, możemy to nawet teraz zrobić, tylko trzeba przyciągnąć jej uwagę. Weźmy na przykład, nie wiem, wazon. O, jaka sprytna, kurde. Stanik. Uciekam ze biustonoszem. Dobra. Dobra, dzwon naprawiaj. Ogłuszymy go. Teraz dzwon naprawiaj. Tutaj wstążka będzie obok. Teraz tą gęś musimy, słuchajcie, gdzieś wynieść. Ja zwrócę jej uwagę jeszcze gęganiem i jeszcze raz. Dzwon. I teraz, moi drodzy, ustańmy sobie właśnie w tej pozycji. Mam nadzieję, że ona nic takiego nie zauważy. Dobra. Okej, okay. Mam nadzieję, że zawiąże mi tą wstążkę. Halo? Wstążka. Czy ona zauważyła, że gnąłem? I wie, że jestem fejkiem? Dobra, założy mi chyba tą wstążkę. Zawiązała mi. No i moi drodzy, teraz to chyba musimy się przejść do tego pubu. Nie. What? Nie. Nie gadaj. Nie, nie mogę przechodzić przez krzaki, bo inaczej ta wstążka się ze mną zerwie. What? Muszę poszukać innej drogi, to nie będzie takie łatwe niż myślałem, bo wiem, że jak w człowieka wejdę, to ta wstążka też nie znika. Dobra, to nie będzie takie proste. Naprawdę. Zawiąż mi jeszcze raz, poszukam innej drogi, słuchajcie, tylko dla was. Chciałbym tylko zobaczyć, ile nagrywam. Nagrywam 17 minut, więc jeszcze chwileczkę ponagrywamy. O, wstążkę, zawiąż mi. Dobrze. I muszę znaleźć, słuchajcie, odpowiednią drogę po prostu. Dobra, najpierw ogłuszymy sobie sąsiada. Musimy znaleźć odpowiednią drogę, aby dojść do pubu, czyli do tego baru, restauracji po prostu. Musimy unikać jakichkolwiek krzaków. Myślę, że tą drogą przy studni by było fajnie tam pójść, ponieważ tam naprawdę mało jest tych krzaków i tych ludzi. Tylko jeszcze trzeba uważać na ochroniarza w pubie oczywiście, bo to jest po prostu masakra. Tylko w którą stronę jest pub? Czy to w tą? Nie, w tą to jest ogród chyba, więc w tą będzie pub prawdopodobnie. To jest ten koszyk przy studni, gdzie mamy zebrać 5 kwiatków. To zrobimy to na następnym filmie. I tak, to jest chyba pub. Dobrze, więc teraz, moi drodzy... a co? Oj, muszę uważać, bo tu jest ta kurierka. Czekajcie. A co by się stało, gdybym wszedł tutaj? Co jest? Ja się mogę chować w ogóle w pudełku. Co jest? Dobra. A, to pewno jak się schowam w tym pudełku, to generalnie... Aha, już rozumiem. Jak się schowam, mój drodzy, w tym pudełku, to chyba pójdzie po mnie ta kurierka, czy ktoś, i po prostu weźmie tą paczkę. Zobaczymy zaraz, moi drodzy. Zobaczymy, czy to tak to ma działać. A ochroniarz sobie po prostu wypoczywa, tak. Miłego wypoczynku. No, gdzie jest ta kurierka? Nie będę tutaj... O, patrzcie. Nie. O, mogę zamknąć drzwi. Zamknijmy to. To już chyba wiem, jak zostać wyrzuconym przez ogrodzenie, ale tak jak mówię, to zrobimy wszystko w swoim czasie. No, kurierka. Proszę. Tą paczkę. Mam nadzieję, że wstążka mnie spadnie. Na serio mam taką nadzieję. No. Czemu ona mnie wkłada tam? A nie, ona tylko chciała drzwi otworzyć. Dobra, ja myślałem, że ona tam zaraz mnie włoży po prostu. Jak ona sobie chodzi? Nie, a ten ją przepuszczę po prostu, nie? Myślę, tak trzeba się zachowywać. Dostań się do pubu. Witam. Jestem już tutaj. Witam. Wystąpię. Dobrze.
Pięknie, mamy to. Mamy to. Mamy zadanie wykonane, więc to nie było aż takie trudne. A, i to jest ten kwiatek kolejny. No ale dobra, to zrobimy już w następnym odcinku, te kwiatki. Moi drodzy, jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę do góry i subskrypcję na moim kanale, bo naprawdę warto. No a co? To by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. No i do zobaczenia. I cześć. Trzymajcie się, cześć.